Bo ja to już się zakończyła i pomyślałem, że tradycyjnie mogę podsumować i odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupić Battlefield 1. W tle będzie runda, gdzie miałem wynik 20 czy 21 do 0. Wiem, że nie jest jakiś imponujący wynik. Miewałem lepsze. Wiem, że są ludzie, co też miewali niebo lepsze, na przykład 40 czy 50 do 0. Myślę, że ja byłbym w stanie coś takiego zrobić, no ale z pewnych powodów, o których ja później wspomnę, nie udało mi się czegoś takiego w sumie osiągnąć, bo albo to miałem tylko jednego zgona, albo no niestety pogoda czy na przykład co innego nie dopisywało. Tak więc ja jako fan pojazdów latających, a dokładniej samolotów, byłem bardzo mile zaskoczony tym, że one są tutaj faktycznie skuteczne. Czuję, że bez względu na to, w jakim samolocie jesteś, to jesteś zagrożeniem dla pojazdów naziemnych, jak i dla piechoty, a nie po prostu częścią otoczenia, jak to miało miejsce w Battlefield 4. W becie były dostępne 3 loadouty. Jeden widzicie w tym momencie, to jest w sumie mój ulubiony, czyli Tank Hunter. Ten loadout charakteryzuje potężna armata z przodu, jak i dwie potężne bomby, które można zrzucić na pojazdy, które będą właśnie uszkadzać te pojazdy. Oczywiście można też te bomby zrzucać na piechotę, tak samo jak i z tej armaty, i korzystać po to, żeby strzelać właśnie w piechotę. W momencie, kiedy pierwszy raz go użyłem i oddałem swój pierwszy, dosłownie pierwszy strzał i trafiłem samolot dosyć sporej długości, byłem niesamowicie pozytywnie zaskoczony tym, że go zniszczyłem. No ale żeby nie było tak różowo, to że trafiasz z tego działa jakiś samolot, czy to bombowiec, czy nawet atakujący samolot, czy to nawet i tego fightera, to wcale nie oznacza, że tym jednym hitem go możesz zniszczyć. Musisz trafić w odpowiednie miejsce. Najlepiej tam, gdzie jest pilot, to ewentualnie zabijesz właśnie tego pilota, bo jak na przykład trafisz w skrzydło, to zrobisz dla tego samolotu spory damage, ale go raczej nie zniszczysz, chyba że był już troszkę uszkodzony. No i jest to mój ulubiony loadout z kilku powodów. Pierwszy powód to dlatego, że jesteśmy zagrożeniem dla pojazdów naziemnych jak czołgi. A jak dobrze wiecie, czołgi są troszkę overpowered z tego względu, że praktycznie jest tylko jedna klasa na ziemi, która jest w stanie niszczyć te czołgi, więc ja myślę, że jeśli jest ktoś w powietrzu, kto wspiera ludzi, którzy są na ziemi właśnie tym, że pomaga niszczyć te czołgi, no to jest jak najbardziej na plus. No i poza tym jest według mnie to najbardziej skillowy loadout, bo czasami trafić no nie jest z tego tak wcale łatwo. Przez co jak wejdzie nam jakiś trudniejszy strzał, to mamy naprawdę ogromną satysfakcję. Co prawda nie jest to jakiś tutorial latania, no ale powiem wam tylko, że najlepiej zrzucać bomby w momencie robienia strafe'a, czyli jak lecimy, strzelamy z naszego głównego działa, w momencie kiedy zbliżamy się do pojazdu, dopiero wtedy zrzucamy bomby. Dobrze jest być jednak w miarę wyżej nad ziemią, ponieważ ja często miewam tak, że te bomby, jak wybuchną, jestem wystarczająco nisko z ziemi, to one mogą cię troszkę ściągnąć w dół, mało tego, eksplozja może ciebie zahaczyć i zniszczyć po prostu twój samolot. Bomby zrzucamy lekko przed celem, głównie jeśli chodzi o następny loadout, czyli ground support. Jest wyposażony w bardzo potężne działo, bardzo łatwo jest ściągać piechotę z tego działa, mało tego, można uszkodzić i zniszczyć lekkie pojazdy, jak i też i można uszkodzić cięższe pojazdy, i jest on wyposażony w bomby odłamkowe, bodajże 6, teraz już nie pamiętam dokładnie, ale jeśli chodzi o celowanie z tych bomb, no to trzeba jednak celować przed celem. Innymi słowy, w momencie robienia strafe'a zrzucamy bomby przed piechotą, dosyć nawet i w sporej odległości, ponieważ one pokrywają pewne pasmo w kierunku, gdzie lecimy. Nie chcę tu oczywiście podać jakichś dokładnych liczb, ale oczywiście jest, ma to też troszkę związku z wysokością, na jakiej lecimy, ale powiedzmy te jakieś 20 metrów. Ostatni loadout dla tego samolotu jest Airship Buster. Jest tylko on generalnie wyposażony w rakiety typu POTS, można je tak nazwać. Są to w sumie flary, które mogą zarówno spotować, jak i zabijać piechotę. Jedna taka rakieta, bezpośrednio trafienie z takiej rakiety, może zabić bez problemu piechotę. Ten loadout jest dobry, jeśli ktoś na przykład głównie chce się skupić na pojazdach latających, na przykład bombowce, bo jedna taka salwa jest w stanie bez problemu zniszczyć właśnie taki bombowiec, ale według mnie, jeśli chodzi o te rakiety, to najlepiej je wyposażyć sobie w fighterze, wtedy przynajmniej oprócz tego, że mamy lepszy damage na pojazdach latających, to możemy też robić jakieś zagrożenie dla obiektów naziemnych, głównie oczywiście piechota, bo jeśli chodzi o pojazdy ciężkie, to tam damage nie jest taki imponujący, ale możemy bez problemu zniszczyć pojazdy lekkie. Oczywiście mógłbym tutaj przybliżyć pozostałe loadouty, czyli dla fightera, jak i dla bombowca, ale ponieważ klasa z YouTube'a musi się zgadzać, wiadomo, adref i te sprawy, no to myślę, że to zostawimy sobie na inne filmiki, na inny gameplay w tle, na przykład czy to właśnie z tym bombowcem, czy to z fighterem. No teraz może przejdźmy dalej. Gra wygląda świetnie, jeszcze te leje, które zostają po bombach, też są genialne.
I osobiście uważam, że Battlefield 1 będzie lepszy od Battlefielda 4. Ja już w sumie nawet i wyrzuciłem z dysku ze swojej konsoli Battlefielda 4. Z tego względu, że chciałem mieć chociażby miejsce i wiedziałem, że już w sumie nawet nie będę go odpalać, mimo że nie zdobyłem jeszcze tam nawet maksymalnego poziomu i tam nawet nie mam zamiaru tego robić. Okej, to teraz może pogadajmy troszkę o negatywach, bo też jest ich tutaj troszkę sporo, głównie chodzi oczywiście o te wszystkie błędy, jakie były. To jest tylko beta, oni na pewno to naprawią, nie wiemy tego, może właśnie, że pierwszego dnia będzie to wyglądać tak jak inaczej, nie chciałbym, żeby tak było, no ale do czego zmierzam? Żeby zagrać w grę dokładnie multiplayer, trzeba najpierw dostać się na serwer, a żeby dostać się na serwer, to czasami graniczyło z cudem. Jak cię wywaliło, to nie mogłeś się podłączyć już, w ogóle nawet nie było sensu próbować się łączyć. Z tego co słyszałem, jej było zaatakowane jakimiś DDoS-ami czy chuwie czym, bo ludzie oczywiście nie mają co ze swoim życiem robić. Przez co na dobrą sprawę w każdej grze serwery miały swoje problemy. No i jest rzecz jasna sporo błędów, a mnie jako pilota samolotów najbardziej wkurwiają takie jak na przykład kiedy wybierasz sobie samolot i chcesz się w nim respić, respi cię w bazie jako pilot, to tak drażni. Kolejny błąd, bo nie wierzę, że tak było zamierzone, jest to, że po zakończonej rundzie pokazuje ci od razu mapę, następną mapę dokładniej, gdzie nie możesz się w ogóle respić, bo jeszcze nie miałeś okna końca ostatniej rundy, przez co czekasz dobrych kilka minut, nawet i 4-5 minut, żeby mieć tą możliwość, żeby dołączyć się na serwer, gdzie w momencie jak ty już dołączasz, to dawno wszystko już poleciało, dawno wszystko pojechało i różne flagi są już przyjęte. No to jest według mnie jakieś niedorzeczne. Kolejnym słoniem w składzie porcelany będzie Dustin. Podejrzewam, że na ziemi było podobnie. Ja tutaj mówię o samolotach, głównie mówię tutaj o Tank Hunterze, moim ulubionym loadoutie. Na czym to polega? Strzelasz z tej armaty, trafiasz pojazd i nic się nie dzieje, idzie tylko dym. Jeśli chcecie widzieć dokładnie o co chodzi, no to ja mam na ten temat też i filmik taki zrobiony, czyli Battlefield oczekiwania versus rzeczywistość. Polecam, bo mi się na przykład bardzo podoba ten filmik. Problem ten się nasilił w momencie, kiedy wyszła łatka na betę. Zrobiło się tego więcej, masakrycznie więcej, na tyle, że zmieniłem po prostu loadout, bo to już się stało dosłownie niedorzeczne jakieś, że praktycznie każdy strzał, który mi wchodził, to był dust. I właśnie ten dusting to jeden z tych powodów, dlaczego nie udało mi się uzyskać jakiegoś fajniejszego wyniku, powiedzmy, nie wiem, 40 czy tam 50 do 0. Drugim powodem będzie ładowanie mapy, o czym już wspominałem. W momencie, kiedy ja jeszcze, dla mnie jeszcze się ładuje mapa, wszyscy już dawno polecieli, dawno już wszystkie praktycznie flagi są zajęte. Kolejnym to było to, że większość czasu jak grałem, to czas schodził od 20 minut w dół. Kolejny powód, czemu nie udało się tego wyniku zrobić, no to jest oczywiście zmieniająca się pogoda, bo trudno jest więcej kili zdobyć w momencie, kiedy jest burza piaskowa na przykład. No i ostatni powód, czemu mi ten wynik jakiś większy nie wyszedł, to będzie celownik. Na PC-cie inny build najwyraźniej był, bo mieli tam zupełnie inny celownik, mieli dwie przecinające się linie, a jaki jest na konsoli, to sami widzicie. On, szczerze mówiąc, bardzo utrudniał precyzyjne trafianie pojazdów czy też piechoty. No a przynajmniej taka jest moja opinia na ten temat. I właśnie dlatego mam nadzieję, że ten celownik będzie wyglądał bardziej tak jak wygląda na PC-cie. I kolejnym według mnie dosyć sporym problemem jest precyzyjne celowanie w samolotach. Jak gram piechotą, osobiście lubię nacisnąć i przytrzymać przycisk, żeby precyzyjnie celować. W momencie kiedy puszczam, to moja postać przestaje celować. I niestety w samolocie jest właśnie zrobione tak, jak masz ustawiony dla żołnierza. Czyli jeśli ja chcę precyzyjnie przycelować, muszę nacisnąć i przytrzymać przycisk. Co musiałem zmienić, a dlaczego? Nie wiem co za idiota wpadł na tak genialny pomysł, żeby celowanie dla pojazdów zrobić tak samo jak celowanie dla piechoty. Naciśnięcie strzałki w górę i trzymanie, żeby precyzyjnie celować w samolocie, jest tak niewygodne i jest tak nienaturalne, że to się w pale nie mieści i trzeba mi było to zmienić. No, ale niby w czym problem? Przecież jak można zmienić, to w czym problem? No właśnie w tym, że musiałem to zmienić dla wszystkiego, czyli również dla piechoty, przez co teraz jak gram piechotą jest mi niewygodnie. Czy nie można po prostu piechoty oddzielić od pojazdów? Ja myślę, że dałoby się, no ale po co? No okej, ale czy warto kupić Battlefielda 1? Jeśli jesteście graczami Battlefielda, to chyba nawet nie musieliście oglądać tego filmiku, żeby wiedzieć, że warto kupić, bo moja odpowiedź będzie tak, warto kupić Battlefield 1, ale nie robić preorderów i nie robić jakichś digital deluxe'ów innego ścierwa, kupić podstawkę. Ewentualnie, jeśli jesteście właśnie fanami Battlefielda, to kupić premium, żeby mieć te wszystkie dodatki, no bo co, bo wyjdzie to po prostu troszkę taniej. W sumie to tyle, jak film Ci się podobał, to nie zapominam o lajkowaniu i widzimy się w następnych materiałach.